możemy się oburzać. Jezu, co ty zrobiłeś? Mordercę wziąłeś na swojego apostoła? Z Szawła zrobiłeś Pawła? Na pierwszy rzut oka tak to wygląda, że Jezus wziął na swojego apostoła wielkiego mordercę. Ale sytuacja wygląda nieco inaczej. Jezusowi nie zależy na tym, żeby brać na apostoła kogoś, kto jest wielkim mordercą. Jezusowi zależy na czymś innym. Jezus bierze na swojego apostoła kogoś, kto ma wielkie pragnienia. I nie przeszkadza mu to, że Szaweł wielkie pragnienia realizował w tym, że prześladował i mordował chrześcijan, bo Jezus może te wielkie pragnienia przemienić i tak czyni. Więc nie jest najważniejsze dla Jezusa to, że my robimy coś złego, chociaż nie powinniśmy, powinniśmy się nawracać. Ale dla Jezusa najważniejsze jest to, żebyśmy dużo pragnęli, żebyśmy mieli duże pragnienia, bo Jezus się najlepiej dogaduje z tym, którzy mają duże pragnienia. Nawet jeżeli one pójdą w złym kierunku, to Jezus może sobie z tym poradzić. Najważniejsze, żebyśmy po pierwsze pragnęli, a po drugie, żebyśmy te pragnienia poddawali Jezusowi. I wtedy, kiedy Jezus je dobrze ukierunkuje, no to mamy coś pięknego. I tym kimś pięknym był właśnie Szaweł. Na początku miał złe ukierunkowane pragnienia, ale wielkie. Jezus te pragnienia dobrze ukierunkował i te wielkie pragnienia Jezus właśnie wykorzystał w służbie Ewangelii, w służbie dobrej nowiny, w służbie rozpalenia wiary w Jezusa Chrystusa, w miłość Bożą objawioną w Jezusie, rozpalenia tej wiary na całym świecie.